przeszliśmy przez ten cały proces razem. Tak więc już od grudnia, tutaj, na moim kanale na YouTubie, na GitHubie oraz pokażcie Better Social Design, tak mam nadzieję, że subskrybujesz. Będziemy Ostatnio do Myself Explorers minęło już kilka dni i w tym czasie naprawdę dostałem strasznie dużo ciekawego feedbacku, także wielkie, wielkie dziękuję. Natomiast, i co cieszy znacznie bardziej, tutaj, w moim repozytorium do Myself Explorers na GitHubie pojawiają się linki do waszych repozytoriów, w których będzie można oglądać docelowo, mam nadzieję, całą analizę, którą my tutaj będziemy przeprowadzać. I w ostatnich tygodniach zasypowaliście mnie wręcz pytaniami. Mariusz, miał być grudzień, jest styczeń czy luty, a odcinków dalej nie ma. I troszeczkę, żeby to wynagrodzić, trzy małe niespodzianki ode mnie. No i oczywiście na początek książki, w szczególności nieśmiertelny Eric Evans, Tackling Complexity in the Head of Software, ale nie tylko, będą książki o architekturze, o modelowaniu, o zespołach, o współpracy w grupie, także myślę, że nie jedna ciekawa pozycja się tu znajdzie. Rzecz numer dwa, czyli indywidualny warsztat event streamingu, na którym pokażemy sobie troszeczkę bardziej zaawansowane rzeczy, czy to z domain driven design, czy z technik analitycznych. I wreszcie finalnie, pełne, trzydniowe szkolenie u Sławka Sobótki z Domain Driven Design, szkolenie, które potrafi zmienić życie niejednego programisty. To są właśnie te niespodzianki, które przygotowałem dla uczestników Domain Explorers. A co należy zrobić, żeby uzyskać jedną z nich? Wystarczy brać aktywny udział w całym zamieszaniu i koniecznie dodać swoje repozytorium do listy na GitHubie. Pod sam koniec całej zabawy, spośród najbardziej aktywnych osób, wybiorę tych kilku szczęśliwców, których postaramy się obdarować tymi właśnie rzeczami. Do zobaczenia.